Witam Państwa na kolejnym filmie. Co my dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy film roboczy, który był parę miesięcy temu roboczy, ale on trochę uzupełnia argumentację z poprzedniego filmu. No i stwierdziliśmy, że go Państwu przedstawimy. Mamy jeszcze takie zadanie domowe na koniec. Tam będą dwa slajdy i zadanie domowe po to, żeby nawiązać do tego, co będzie później, czyli za tydzień, w czwartek. Co jeszcze się działo od tego czasu? Po tym filmie dostałem telefon, właśnie, którzy się pytali, osoby właśnie związane właśnie z tym trupem refrakcji atmosferycznej, i oni tak chcieli się dokładnie dowiedzieć, no jaki był powód, że zostało wykonane to doświadczenie geodezyjne z 1897 roku. Powód był bardzo prosty. Wywołała to sama nauka. Dlaczego to ona wywołała? Ona wywołała tak zwanego wilka z lasu. Ponieważ amerykańscy niebocentrycy rok wcześniej zrobili doświadczenie optyczne zwane efektem lornetkowym. Wszystko to opisali i tak dalej. Co ciekawe, nauka nie kwestionowała efektu lornetkowego, tylko wyjaśniła to w ten sposób, że to jest refrakcja atmosferyczna. No to amerykańscy niebocentrycy Cyrus Teed i Morrow, oni zrobili to doświadczenie geodezyjne, które przesądziło sprawę, gdzie żyjemy. I w związku z tym nasuwa się taki wniosek strategiczny, że jeżeli żyjemy w środku Ziemi, to nie ma miejsca na takie coś jak refrakcja atmosferyczna. To nie istnieje. I w tym momencie nauka dostała białej gorączki. I byli zmuszeni ten przykład zamieść pod dywan. Już Państwo wiedzą z filmów o geodezji. Teraz mamy optykę, a więc ta geodezja przekłada się też na optykę. Jeżeli geodezja jest tak, to siłą rzeczy w środku Ziemi musi być inna optyka. Zupełnie inna. I dlatego właśnie ja robię filmy o optyce, żeby Państwu przedstawić, jaka ona jest w rzeczywistości. Na razie to zapraszam na ten film i do następnego czwartku. A co, już wypuściłaś? Nie, sobie roboczy film robię. Aha, jak ty manewrujesz przy kamerze, aha, to jest pięknie. No dobra. Roboczy film, tak? No dobra. Do Łodzi. Tak, słuchajcie, o, może tutaj. Ja już ustawiłem tutaj, tak wypoziomowałem ten, żeby akurat się dobrze obracało kamerami. I tutaj mamy kamerę, słuchajcie, to jest GB7. To jest kamera, którą zawsze robiłem zdjęcia, robiłem filmy od 3 lat. To są filmy niebocentryczne, to są wszystkie zdjęcia i tak dalej. To jest właśnie ta kamera, ale po co Państwu właśnie chcę pokazać i zademonstrować? Po co w ogóle mnie spytano o ten film? Dlaczego w ogóle zwrócono uwagę na kwestie optyczne? Zadano mi w czasie tych wszystkich okresów funkcjonowania niebocentryzmu takie jedno pytanie. Czy to jest prawda, że jak kamerę obrócimy obok, to obraz przesuwa się w lewo? Słuchajcie, nie ma problemu. Co zrobili tak zwani krytycy niebocentryzmu? Wiecie, co oni zrobili? Oni zrobili takie coś. Wzięli jednego faceta, który tam 30 lat zajmował się fotografią, no i zrobili takie zdjęcia. Przed i po. Położyli tą kamerę w ten sposób. Ale wiecie, o, teraz po prostu sobie przyjrzyjcie się, tak to wygląda, sprzęt tu się obraca i można sobie nawet tak filmować i obracać, ale głównie chodziło taki problem, dlaczego w płaszczyźnie pionowej w ten sposób, jak robię dwa zdjęcia przed przybliżeniem i po przybliżeniu, dlaczego skacze obraz? No oczywiście to jest fakt i tego nikt nie kwestionuje, że skacze obraz. Natomiast dlaczego położono to na bok i stwierdzono, że obraz się skrzywia, bo on się przesuwa w prawo?
Czyli miałoby to być pozorowanym dowodem na to, że każda kamera i każdy aparat fotograficzny jest źle wykonany, uwaga, bardzo ważne, źle wykonany. Czyli całą mechanikę precyzyjną można o kant sosny rozbić. Wyobraźmy sobie, że to jest firma GVC. O, to jest firma GVC. A weźmy Panasonic, Sony i tak dalej. Wszystkie poważne firmy i niepoważne, bardziej znane, mniej znane, napiszcie film, znaczy napiszcie list do tych firm, że ich kamery są źle wykonane. Czyli mechanika precyzyjna, nanotechnologia, matryc i tak dalej, ona wszystko to jest nieistotne. Ponieważ wiecie dlaczego? To jest wszystko nieistotne, dlatego że pojawił się od 3 lat niebocentryzm w wersji polskiej, wersji bardzo prostej. Znalazł się sprzęt optyczny, który może udowodnić niebocentryzm i przepływ, formowanie promienia świetlnego w przestrzeni niebocentrycznej. Z logicznego punktu widzenia, jeżeli mieszkamy w środku Ziemi, co mamy potwierdzone geodezyjne, siłą rzeczy optyka musiałaby być dostosowana do wklęsłości Ziemi, a więc musiałby się promień odginać nie do dołu, tylko do góry. W płaszczyźnie pionowej widzimy, że obraz się przed przybliżeniem i po przybliżeniu odgina się tego obrazu do góry. I teraz mamy najciekawszą rzecz, to jest ta rzecz, czyli w płaszczyźnie pionowej. Ale zaraz dojdziemy do tej płaszczyzny, dlaczego tak jest i dlaczego to idzie w bok ten promień świetlny, dlaczego on idzie łukiem w prawą stronę. Ale zanim to powiem, to muszę trochę wspomnieć o historii walki z niebocentryzmem. Otóż demoniści, czyli adwokaci diabła, nie wiedzieli co zrobić z tym argumentem optycznym, czyli jak obalić sprzęt optyczny. Bo właśnie sprzęt optyczny zdradza formę promienia świetlnego. Sprzęt, nie oko. Wiecie dlaczego nie oko? Z prostej przyczyny. My mamy soczewkę, która się albo rozszerza, albo się spłaszcza. I nam się wydaje, że my wszystko widzimy po prostej. I to jest taki pozornie logiczny argument. W rzeczywistości jest inaczej. Nasze oko jest inaczej dostosowane, ale nam się tak wydaje. I dlatego można Kowalskiego wykręcić. Robi to oficjalna nauka, która mówi o tak zwanej refrakcji atmosferycznej i innych cudach na kiju, niezgodnych z prawdą. I teraz popatrzmy. Kiedy padł ten argument ze sprzętem optycznym, że promień odgina się do góry w płaszczyźnie pionowej, tak jak teraz mamy kamerę, czyli przed i po zoomowaniu, czyli widzimy, bierzemy to na program, chociażby na Painta i porównujemy. Adwokaci diabła nie wiedzieli, co z tym zrobić. Jak to obalić? Jak to w jakiś sposób zniszczyć? Jak to zbić, żeby Kowalskiego wykręcić? Musieli to coś wymyślić, a więc właśnie wymyślili, że każdy aparat jest źle wykonany, zepsuty i tak dalej. Ale co ciekawe, przez te 3 lata tylko jedna osoba zwróciła uwagę na taki argument. A mało tego, ja bym powiedział, że nawet nikt nie powiedział, tylko mi zwrócono uwagę na to, że czy to jest prawda, że jak przesuniemy aparat, to obraz się przesywa w prawo albo do dołu. To zależy, jak ustawić ten statyw. To ci, którzy robili to zdjęcie, to mogli mieć na przykład trochę statyw przekoszony, im tam wyszło powiedzmy w prawo, lekko w dół. Ale o co powiem, to jest najważniejsza myśl z tego filmu i to się już nam po raz drugi powtarza. W pierwszym filmie o geodezji, w tej pierwszej grupie filmów geodezyjnych powstało coś takiego, że nauka zakłada, że żyjemy na zewnątrz Ziemi. Nauka geodezji. Ona wcale nic nie udowadnia, nic nie potwierdza. Ona tylko i wyłącznie zakłada. I czyli sama geodezja, sama w sobie nic nie udowadnia, czy żyjemy na zewnątrz, wewnątrz, czy na płaskiej Ziemi.
Natomiast w tym przypadku mamy drugi przypadek, gdzie nauka nam tego nie potwierdza, że to jest wina aparatu fotograficznego, wina z racji wadliwej konstrukcji, niedokładności konstrukcji. Bardzo ważne. Ona nic nie mówi. Ona jest bardzo sprytna tutaj w tym momencie nauka, bo ona nic nie mówi. Ona już nie manipuluje, bo nikt się o to nie pyta, więc cała tajemnica ukrycia optyki polega na tym, że nauka milczy. Optyka, czyli dział fizyki, milczy. Nic nie mówi. I teraz, kiedy zaczęły się schody z tym przybliżaniem, oddalaniem obrazu, o analizę zdjęć, obracanie kamer w lewo, w prawo, w dół, góra, wyszła sprawa niebocentryzmu, to niestety adwokaci diabła nie mieli innego wyjścia. Oni, nauka im nagle nie było potrzebna, musieli samemu coś na gwałt wymyślać. 2,5 roku temu, kiedy jeszcze miałem kanał na YouTubie, adwokaci diabła mówili, obróć kamerę, to żeby to jakoś... Od razu z automatu wymyślili błąd sprzętowy, tak to nazwali. Że to musi być kwestia sprzętu, bo to jest niemożliwe, żeby było tak. Właśnie, dlaczego oni tak pomyśleli? Dlaczego obwinili wszystkie kamery fotograficzne i aparaty fotograficzne, nawet te najlepszej klasy, obwinili, że one są źle wykonane? Bo im do głowy nie przyszło, że nauka, czyli optyka, dział fizyki, może kantować. To im do bani nie przyszło. Oni w ogóle wyjechali tutaj. Nie wiedzieli. A więc internet zajął się tym, czy tym tematem, na który oficjalna nauka milczy. Ona jest bardzo sprytna. Ona milczy. A dlaczego milczy? Słuchajcie, jakby zaczęły się kombinacje i próby wytłumaczenia tego fenomenu optycznego, to by się zaczęły schody, dalsze pytania, a dlaczego jest tak? I nie można byłoby ukryć tak zwanej refrakcji atmosferycznej. Ja tylko z grubsza powiem, co to jest refrakcja atmosferyczna. To jest to, że promień ze Słońca idzie przez kosmos po prostej, a później na atmosferze się załamuje łukiem do dołu i w ten sposób oświetla Ziemię. Oczywiście jest to klasyka lipy, ale jest to oficjalny pogląd. Nagle pojawia się niebocentryzm z aparatami fotograficznymi, ze sprzętem optycznym, no i się w internecie zaczynają schody. A więc demoniści musieli coś wymyślić, wymyślili tak zwany błąd sprzętowy, no i sobie wzięli, wiecie co zrobili, oprzestawili, wzięli jakiegoś fachowca, który też nic nie wiedział, ale był fachowcem, w sensie, no bo wiele lat prowadził zakład fotograficzny, no i zrobił tak, 2 zdjęcia i wyszło rzeczywiście to, powiedział, no to rzeczywiście to jest błąd sprzętowy. Chociaż on dobrze, dokładnie wie, że na przykład ten pan, który to robił, taki ten numer, dokładnie wiedział, że można, że on zawsze musi korygować aparat w takiej pozycji, jak robi. Przybliża, musi korygować aparat. Dlaczego korygować? Bo promień świetlny nie biegnie po prostej. A na czym cały wist polega? Dlaczego właśnie te różnice są tego obrazu przed i po zoomowaniu? Dlaczego one występują? Bo są dwie grupy soczewek. Stała i ruchoma. Tutaj w tej kamerze ona wędruje tak. I tak i obraz na matryce się tak układa, jak pozwalają to promienie świetne. Czy ta kamera, my jesteśmy uzależnieni od tych promieni świetlnych. My widzimy dalekie obserwacje, dlatego że się tak układają promienie świetne i mamy do tego geodezję, żeby z logicznego punktu widzenia wiedzieć, jak mogą się one układać. Natomiast aparat fotograficzny właśnie z tymi ruchomymi soczewkami zdradza morderczą prawdę, jak ustawiony jest promień świetny w środku kuli. To wynika też z logiki, ale aparat jest po prostu morderczym dowodem. Właśnie te zdjęcia. I teraz tak. No i teraz mamy następne pytanie. Demoniści zwracają uwagę, no przecież tego zdjęcia odwróconego nikt nigdy nie widział. Słuchajcie, na moim blogu to zdjęcie jest. Zrobione, już to zrobiłem 2,5 roku temu. Ale czekałem, czy ktoś zrobi, który z oponentów, czyli synów diabła, zrobił podobne zdjęcie odwróconym aparatem. Zrobiono, ale
zwolennicy niebocentryzmu to zrobili i się chwalili w swoich wypowiedziach. I ja w końcu też, znaczy ja to zrobiłem 2,5 roku, ale czekałem, do, załóżmy, cały czas do tego i takie zdjęcie jest na moim blogu. Ale co chcę wam jeszcze, oprócz tego argumentu, że nauka nagle milczy, ona nagle tutaj nie jest potrzebna, nagle dział fizyki siedzi cicho, a więc internauci muszą wymyśleć właśnie ten argument, o którym mówiłem, błąd sprzętowy. Ale co jest najciekawsze? Wiecie, co jest najciekawsze? Zdejmę ten aparat. Taką kamerę można zrobić eksperyment. Proszę to zrobić, bo ja wam, ja to u siebie zrobię. Każdy może to zrobić. Właśnie to jest cała potęga niebocentryzmu. Kowalski może coś sprawić. A naukę nie wolno sprawdzać, bo jest ściana autorytetu. Albo wierzysz, a jak nie wierzysz, to wolno. Poszedł. Taka jest zasada, bo to jest ściana autorytetu. Ściana autorytetu służy po to, żeby Kowalski nic nie mógł sprawdzić. I teraz tak, tu mieliśmy statyw i teraz co my robimy? Przetykamy aparat i teraz jest zasada. Robimy zdjęcia od lewej do prawej, czyli na 9, na 10, 11, 12, 1, 13, 14. Obracamy w osi obrotu obiektywu. Przetykamy do szyby. Robimy dwa zdjęcia, przed i po, analizujemy i co nam się stanie. Stoję ja takie, po tym filmie, ja te wszystkie zdjęcia wrzucę na bloga i Państwu po prostu dam linki, żeby Państwo sobie to sprawdzili samemu. Teraz tak, czyli na 9, przytykam dwa zdjęcia. Na 10, czyli już przekręcam troszkę, dwa zdjęcia na zoomie. Może to być kilkanaście zoomów, nie, ale pamiętaj, że musi być ten sam zoom, którym żeśmy zrobili poprzednie zdjęcie, bo wyjdzie kaszana. Czyli jak jest zoom na przykład 14 razy zoom, to róbmy na 14 razy zoomach. Więcej nie. Ten aparat ma zoomów 40. Ale wystarczy już na kilkunastu widać ten skok obrazu. I teraz co my zrobimy? Jeżeli przy tej szybie będziemy tak, na 10, na 11, na 12, na 13, na 14, na 15. Widzicie, co nam wyjdzie? Od razu pokażę. Połączymy te środki, to jest łuk. Czyli w przestrzeni promień świetlny, zdradzany, dlatego jest łukiem. Jest tym łukiem. A z czego nam się kojarzy łuk? Z tęczy. I powiem jeszcze jedną ciekawostkę. No słuchajcie, no filmy są już od 3 lat. Chociaż była przerwa tam ze względu na likwidację kanału niebocentrycznego pod moim nazwiskiem, to mam ciekawostkę. Jeden taki naukowiec, który się zajmował optyką, wyciął mi piękny numer, ten komentarz jest na kanale Niebocentryzm i to był komentarz przy linii Karmana, czyli szkle nieba. Dość długi komentarz napisał, oczywiście tam go trochę trafiało, gór mu skakał, ale na co on zwrócił uwagę? Jak się czyta komentarze, ktoś to nie wie, o co chodzi, to tego. To przeczyta komentarze negatywne, tego, no to sobie myśli, że jak są same negatywne, to znaczy, że to musi być złe. Słuchajcie, odwracamy sytuację. Jeżeli mózgi tych ludzi są tak obrobione propagandowo, że oni, dla nich to jest nie do pojęcia, no to wiadomo, że będą pisać w większości komentarze negatywne, jedni będą nawet bluzgać, a paru, którzy się połapią, że coś jest nie tak, to powiedzą, a dobrze, wnikaj w temat dalej. I co ten taki pracownik naukowy, bo tak się chyba przedstawił, na co on zwrócił uwagę? On zwrócił uwagę na takie jedno zdjęcie, które tam było w tym filmie i pokazywało, dlaczego jest tęcza właśnie jaka? Taka. I to samo my robimy, my tym aparatem robimy w ten sposób, tak zwaną suchą tęczę. A więc on się wkurzył dlatego, bo zauważył, jak to wszystko wygląda. Czyli on musiał coś tam wiedzieć, a ponieważ zobaczył te argumenty, się wściekł, bo się akurat z tym nie chciał zgodzić, no i wziął i wybluzgał. No musiał wybluzgać siłą rzeczy dlatego, no ponieważ załapał, że te właśnie odgięte promienie po przejściu deszczu, czy jak przychodzi deszcz, to wpadając na deszcz, pojawia się tęczowy łuk, czyli tęcza, jeszcze w dodatku kolorowa, mało tego, jeszcze podwójna.
Czyli optyka, o czym świadczy aparat fotograficzny i to, co tutaj Państwu zaprezentowałem. To wszystko świadczy o tym, że oficjalna optyka to jest blef. I sprzęt optyczny jest morderczym dowodem, który pośrednio potwierdza niebocentryzm, a to, co ja tutaj powiedziałem, to jest tylko ułamek wiedzy na temat optyki, ponieważ w ogóle tematu optyki w niebocentryzmie. To jest tylko ułamek. Ja to ten film robię tylko po to, żeby Państwu zademonstrować dowody, fakty, doświadczenia, które potwierdzają, że to, co nam oficjalnie się mówi, a powielają ci adwokaci diabła w internecie, to jest jedna wielka lipa. To jest dobrze zakamuflowany blef i najczęściej jest takie pytanie, zawsze to zadają. No, na optyce trzeba się znać. Ha, no, super. Na jakiej optyce? Oficjalnej, która jest blefem? To się dopiero zaczyna. A ta, słuchajcie, to można kupić w markecie. To kosztowało, on się z tym statywem, tam jest jakieś karty, takie różne tam torba, jakieś tam statywy i tak dalej. Słuchajcie, to kosztowało 1300 zł. Za 1300 zł możemy tutaj szachować wszystkich naukowców, którzy są tak zwani fizycy. Oni są fizycy, oni chcą mieć argumenty fizyczne. Dobra, no nie ma sprawy, proszę bardzo. Tytuły mają. Można ich szachować, ale... Wydawnictwa nasze. Ale o co tu głównie chodzi? Publikacje mają. Oni mają autorytety. To są właśnie autorytety. I tutaj sprzęt optyczny, on zażyna pojęcie refrakcji atmosferycznej dokładnie. Zażyna. Po prostu tutaj nie ma... sprzęt optyczny, on to kwestionuje, on to niszczy. A więc w ogóle dyskusja o naszej jakiejś optyki, to praktycznie w momencie mowy aparatu fotograficznego, czyli kamery, zażyna tą dyskusję, jak świnie. Bo wiecie co, każdy blef jest bardzo dobry, ale on musi mieć, to jest jak jazda na dyszlu. Zawsze spadniesz, nie ma bata. Albo jazda na świni, też. Zawsze trochę pojeździć, trochę tam powiedzmy, ludzie się wychowają, wierzą w tego i tak dalej, tam będą wierzyć, że optyka jest tak i tak dalej. Zacznie robić aparat, zacznie robić zdjęcia, będzie później musiał go korygować, opuszczać, no bo jak na zoomie to mu to wszystko do góry wyskoczy, to będzie musiał opuścić. Ale nikt nawet nie zwrócił uwagi, ale dlaczego musi opuścić? Bo promienie, właśnie jak one przestrzennie wygląda, ten łuk na tym zoomie. Wiecie co ja Wam pokażę? Można podtrzymać? Wiecie, ja Wam pokażę. Ja Wam pokażę to rękami. To mniej więcej wygląda jak w kształcie. To jest podobieństwo. Tuba, taka stara tuba gramofonowa. O coś takiego. Widzicie? Tak pokazuję rękami, o coś takiego. To na grafice pokażę tam w opisie do filmu. No tak powiem. Tak te promienie są fiksowane przez kamerę. Bo one takie są. I dlatego my tak właśnie widzimy. To jest cały snop, gdzie tą krawędź łukową, to są tylko kwestie tego, że my akurat środek tego obrazu, jako punkt obrotu, na zoomie po prostu mamy ten, o tu, ten palec to jest oś obrotu, wzdłuż osi obrotu całej kamery. Jak robiliśmy, to my robimy taki łuk, nie? Tutaj w tym palcu jest łuk obrotu, w ten sposób my to robimy. O. I teraz tak, czy mamy w naturze potwierdzenie, jak promień biegnie ze słońca? Podobnie. Znacie zjawisko trzech słońc na niebie? To jest, my widzimy to lekkie załamanie światła i taką leciutką tęczę, też tam parę kolorków jest, mamy tak zwane zjawisko trzech słońc na niebie. To jest dokładnie samo, to są takie właśnie łuki. Bo tak idzie ze słońca to światło, właśnie takim snopem, jak pokazałem rękami. To jest zjawisko trzech słońc na niebie. Słynne halo, to jest to samo. Mamy takie, to są zdjęcia, szereg tych zdjęć pokażę. Mamy oczywiście tą tęczę, gdzie deszcz przechodzi przez, światło przechodzi przez deszcz, który nam pada, wiadomo, pionowo, ale po wyjściu tego światła
z deszczu kształtuje się łuk. Właśnie tak, to co fiksuje sucha tęcza aparatem i jeszcze się rozszczepie i mamy po prostu piękną taką kolorową tęczę, a nawet podwójną. Ale już kwestia tej podwójnej tęczy to jest oddzielny temat. To jeszcze to co ja tutaj powiedziałem to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Ale on jest wystarczający, żeby potwierdzić niebocentryzm i zniszczyć oficjalną optykę, która jest fragmentem oficjalnej fizyki. Oczywiście do fizyki też się dobierzemy, to jest kwestia, ale właśnie odpowiedź na pytanie, dlaczego aparat zdradza, fotograficzny, kamera zdradza właśnie niebocentryzm. Właśnie ona zdradza, właśnie ten ruch soczewek. To jest właśnie, to się też nazywa, robiłem też film Tajemnica drugiej soczewki. Jak na razie, co wam powiem, ci wszyscy adwokaci diabła tylko mnie naprowadzili na argumentację. W sumie musiałbym im podziękować. Ale wiecie co, dlaczego oni mi na przykład pomagają w tym? Bo ja się przyznam, że oponenci to się muszą strasznie pilnować przy mnie, szczególnie to widać w komentarzach, żeby czegoś nie lapnąć, co ja wykorzystam i jeszcze dojdę do prawdy. Bo oni generalnie są tak szkoleni, że muszą pewnych kwestii się trzymać i po prostu jakiś jeden mieć temat i tam drążyć, powtarzać wielokrotnie razy, że coś tam zrobili i tak dalej. Wiecie jak jest z Wisielcem? Kiedy ma być egzekucja, on siedzi, jak westerny sobie obejrzymy, nie? On sobie stoi na stołku, jest związany, pętla na szyi i teraz tak, jak się będzie bardziej rzucać w to i prawo, to szybciej spadnie ze stołka. A więc, no i wiadomo wtedy, co się zaczyna, nie? To tak samo jest z oponentami. Im więcej ktoś się wierzga, to szybciej spadnie ze stołka, czyli straci równowagę i tak dalej. No czasami właśnie ostatnio po tych wszystkich tutaj ostatnio filmach na Królewskiej wam powiem, że co niektórzy no tracą, tak oprócz tam w początku lecą jakieś argumenty i tak dalej, bardzo dobrze, ale później tracą nerwy. Ale szkoleni agenci, to oni nie tracą nerwy. Oni będą powtarzać wielokrotność, konfabulacje i tak dalej. Ale po co to ma służyć? Po to, żeby ukryć prawdę, ukryć tego Boga, którego mamy tutaj, ukryć szkło linii Karmana, wszystko poukrywać tą rzeczywistość. W sumie to jest najważniejszy cel, po to, żeby ludzie, nie znając prawdy, można było nimi manipulować, kręcić, wciskać kit, bo to jest kwestia władzy. A więc cała wojna ideologiczna tutaj z niebocentryzmem polega na tym, żeby zachować liczbę klientów w sklepie diabła. No to jeszcze raz powtórzę ten argument. Czyli mamy jedną ladę, układ słoneczny, druga lada, płaska ziemia. W tym markecie. Oczywiście są inne lady, tam religie i tak dalej, ale te są tutaj, ja sobie, w naszej tematyce to są one kluczowe. I teraz tak, kto siedzi za ladą układu słonecznego? Demon. Jeden. Płaska ziemia? Drugi demon. Kierownik sklepu? Diabeł. A więc to jest charakter religijny wojny tam, powiedzmy, niebocentryzmy. To jest jak wojna z Bogiem, nie? Oczywiście Wisielec, póki będzie się póki będzie stał, to będzie dobrze, nie? Jak się będzie dyndał, no to szybciej zadynda. A więc no, taki jest los wszystkich oponentów. A to jest tym razem część z zadaniem domowym, ale zanim do tego przejdziemy, chciałem Państwu pokazać, że inne firmy, nie tylko GVC Everio, ma ten sam skok obrazu do góry. Jeżeli robimy zdjęcie na godzinie 12:00. Tak, to jest bardzo ważne. Jeżeli normalnie robimy zdjęcie, ten skok obrazu do góry występuje. I to tutaj, co my tutaj widzimy? O, ciekawostka pokazuje. Tutaj jest środek obrazu w wodzie, czyli ta linia środka obrazu w wodzie przed zoomowaniem. Po zoomowaniu znajduje się pod przęsłem mostu Golden Gate. No i co tutaj chcemy powiedzieć? A więc no widzimy, że o to tutaj głównie chodzi, o ten skok obrazu. To są zdjęcia, normalnie robimy, to jest na tak zwanej godzinie 12:00. Adwokatura diabła zrobiła to na godzinie 9:00. No i, ale ponieważ to jest zadanie domowe, a więc chciałem to właśnie przypomnieć
jak to wygląda w innych firmach, żeby tutaj ktoś nie mówił, że wszystkie aparaty, czy one są źle wykonane i tak dalej. Co ciekawe, adwokatura diabła nigdy nie pokazała żadnego aparatu fotograficznego, który byłby dobrze zrobiony. Czyli tak praktycznie ten domniemany błąd sprzętowy to kłamstwo. Ale idziemy dalej. To jest inne ujęcie i tu Państwo dostaną film, bo tam niestety nie znalazłem, bo to było parę lat temu. Natomiast to jest świeże po prostu ujęcia. Ta sama kamera Panasonic HC-V700 i też jest ten skok obrazu. Tutaj te wszystkie zdjęcia Państwu udostępnię w opisie do filmu. Państwo sobie tutaj wezmą, ściągną, będą chcieli sobie tutaj analizować i tak dalej. Oczywiście tutaj dla przypomnienia tylko, to jest akurat moja kamera, też jest skok obrazu, bez przybliżenia dół płotu, góra płotu po przybliżeniu. Też wszystko będzie w opisie. I najważniejsze zdjęcie, to jest zadanie domowe. W którą stronę obraz się przesuwa? Środek obrazu, w górę czy w dół? No, zadanie domowe dla Państwa. Tutaj adwokatura też może się wypowiadać. I to jest właśnie gwóźdź programu. To jest na godzinie 18. Tam mieliśmy zdjęcia na 12, a to jest na 18. Tak po zegarze patrząc, nie? Oczywiście za tydzień zrobię pozostałe zdjęcia, ale tyle wystarczy. Ale proszę się wypowiedzieć, mamy godzinę 18. O czym to świadczy? Można się zawsze wypowiedzieć. Odpowiedź będzie za tydzień w czwartek. Także to wszystko. Aha, jeszcze zapomniałem tutaj jednej rzeczy. A to jest podpowiedź. To akurat mówiłem w tej części takiej nad Odrą. No właśnie. Czy słońce na niebie? Słynne halo. No i czy ma to związek z robieniem zdjęć po zegarze? Dowiemy się za tydzień. Także zadanie domowe dla Państwa i dla oponentów. I to byłoby wszystko. Na razie dziękuję.